Hello moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i słuchajcie, normalnie ten, Shadow Warrior, tak, kontynuuję Shadow Warrior, dlatego że bardzo się zbliża już premiera dwójeczki i no, nie wiem, czy mi się uda tak naprawdę, wiecie, zrobić tak, żeby się udało skończyć Shadow Warrior przed dwójką, ale to nic się martwcie, na pewno nic się nie martwcie, na pewno skończymy jedynkę. Natomiast ten odcinek będzie nagrywany nie actionem, tak jak normalnie to nagrywam, bo ten proces długo zajmuje tylko w OBS i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że wiecie, nic tu się nie zrąbię ani nic. Zapisy tu jakieś miałem, ale w sumie mogę sobie jeszcze raz zapisać. Jak coś, to się najwyżej cofnę do tego miejsca, ale po prostu chcę wam nagrać i od razu wrzucić odcinek, dlatego też robię tak, a nie inaczej. Zniszcz zarośla przy użyciu działa, które są zarośla tam, a dział jest tu. Ja przejechałem stąd, a jeszcze możemy iść tu. Wszędzie pójdziemy, spokojnie. Dobra, tu jest jakieś biologiczne laboratorium. Coś tu mamy? Nie, tu mamy jakąś skrzyneczkę tylko elektryczną. I zaspę. No dobra. A wiem, jedna osoba mi prosiła, żebym pokazał tutaj w tym, w broni, jak to wygląda. Nobitsura Kage w tym momencie. Tak, czyli na... Aha, czyli to jest jakby... elementy Nobitsura Kage sobie zbieramy, tak? Znaczy to są jakby trzy miecze, ale jak je łączymy, to zbieramy kolejne elementy. Więc mamy cukę wykończoną skórą. I to jest energia promująca z tej skórzanej opaski napełnia miecz tajemną mocą, która zwiększa o 20% zadawane obrażenia przez niego obrażenia, tak, zwiększa o 20% zadawane przez niego obrażenia. I to był pierwszy Nobitsura Kage. Drugi to jest starożytna Tsuba. Legenda głosi, że Tsuba ta przyspiesza zdolność regeneracji osoby trzymającej miecz w ręku i dodaje 5% szansy na wyssanie życia z przeciwnika. A, czyli to nam polepsza, to zwiększa... Pierwszy Nobitsura Kage nam zwiększył tutaj po prostu obrażenia. Ten nam tak naprawdę pozwala na... Okej, 5% szansy na wyssanie życia z przeciwnika, czyli co, jak go zabiję, to po prostu odzyskam życie, tak? O, mam nadzieję, że tak. Chyba, że po prostu, nie wiem, te dusze się będą częściej pojawiać. Nie, no przypuszczam, że to jakieś takie wyssanie, albo jakiś lifestyle czy coś. No, a druga rzecz, że zwiększa nam się nasza zdolność regeneracji. Nie wiem, może przyspieszy się, czy coś takiego. Bardzo fajnie. No to tak, czyli... W tamtą stronę mamy iść, natomiast ja chciałem pójść w tą stronę, dlatego że to był bardzo długi korytarz, na którym bardzo dużo się działo. I widzieliśmy jakieś właśnie tutaj pomieszczenia i tak dalej, tak jak na przykład tu. Pytanie, czy my tu gdzieś możemy wejść? Możemy tu wejść, po prostu, wiecie, jakby to jest coś na zasadzie... W sumie to już tędy przejechałeś, ale możesz się tu cofnąć i sobie popatrzeć, co to jest. Na przykład tu mamy pełno takich pustych zbiorników. Z jakąś widzę głównym zielonym w środku. Co to jest to? Te zbiorniki z czymś. To są takie stacje jakby pompowania czegoś. Stacja pompowania Bicka. Ho. Tu coś będzie. A, widzę. Dawaj. Dobra, mamy sekret i pieniądze. O, tu jeszcze następne są rzeczy. Bardzo ładnie. No, a tam właściwie na samym początku tego całego długaśnego korytarza przecież był jest... O, tutaj widzicie trupy. Jest ten. I tamten też. Chodzi mi oczywiście o tą misę z karmą, z tą krwią. Zresztą zobaczymy, to jest połowa. O, i tutaj wszędzie można połazić, to jest w ogóle niesamowite. Taka duża część kompleksu, że... O, popatrzcie, tam są te gry. Automatów jest tu pełno. Jest to jakby taka sala rozrywki. Patrzcie, tu jakieś tarcze i miecze są. O, jest tu też to z karmu. Dobra, przejdziemy na razie tutaj do końca i zobaczymy. Czyli na razie eksploracja. Tutaj też nic nie ma, też jest zawalony tunel. No dobra. Ja sobie tu przebiegnę w takim razie kawałek. Tu mi się nie otwiera, ale może gdzieś z drugiej strony się otworzy. Chociaż nie, tutaj... Tutaj to pociągi jeżdżą, to niespecjalnie, żeby tu się otworzyło. Zaraz będziemy rozkminiać. Mam nadzieję, że wiecie, z dźwiękiem wszystko będzie ok, że nie będzie za głośno ani gra, ani za cicho gra. Starałem się to ustawić. O, i dobra, i stąd tak naprawdę startowaliśmy. No i 754 punkty karmy to niezbyt dużo. Ale i tak, coś tam zawsze. Niestety tutaj na podglądzie z OBS-a to ja tak mam taki straszny pokaz slajdów. Ale już testowałem i wyglądało na to, że jest wszystko ok. Tylko ten pokaz slajdów jest tak, wiecie, na podglądzie.
No i tak jak mówię, z dźwiękiem powinno być wszystko ok. Kurczę, no jak tu teraz wejść? Zira Lounge, czyli taka właśnie świetlica, tudzież taki, nie wiem jak to nazwać inaczej, pokój wypoczynku. Tu możemy też pójść i zobaczyć. No tam jakoś musi dać się wejść, skoro tam karma jest. No i tu patrzcie, też są skrzynki i wszystko. Tu mi się też nie otwiera. Tu jest laboratorium. Chyba wrócimy do tych zarośli, bo coś mi się wydaje, że po prostu w pewnym momencie nam się to odblokuje. No nic, ja wracam w takim razie do zarośli i zapomniałem, że tu kurwa nie mam pauzy. Aaa, zrąbałeś Hunta. Dobra, chciałem sobie pauzę włączyć w nagraniu, ale zapomniałem, że tutaj nie ma w OBS-ie jest owszem jakaś, tak mi się wydaje, że jest pauza, albo nie ma. A nawet jeżeli jest, to nie mam jej aktywowanej, w sensie nie włączyłem sobie nic. Dobra, tu już byłem. Wracamy do te cholerne zarośla. Dużo straciłem czasu, no 6 minut, może mnie nie zabijecie. Postaram się o te 6 minut wam przedłużyć w takim razie odcinek. No i dobra, robimy to co mamy, mieliśmy. No oczywiście no jakieś tu piździelce nam poprzychodziły. Na tym działku i tak jest głośno, także postaram się mówić głośniej i bliżej mikrofonu. Bo na tym tak czy strach będzie głośno. Dobrze, że się przynajmniej przyciszyło na chwilę jak ten, ale to nawet u mnie w słuchawkach jest teraz głośno. Niestety po prostu to działko, no jak to działko, jest po prostu głośniejsze niż wszystko inne. No nie, 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 chłopie, uciekaj mi stąd. Ja pierdziele. Jaka tu jest sieczka. Dobrze, że to działko się nie przegrzewa, jestem pełen podziwu. Dobra, to już chyba tyle. 3 gwiazdki tylko. Słucham. Jak to? No dobra, uporałem się. I teraz co? I teraz się tam pootwierało, tak? Nie, pierdziele, nie idę tam już. Okej, tu mamy jakąś jedną małą salkę, to ją zróbmy. Tu coś było, o właśnie. Wiecie, ammo się zawsze przyda. Tam widzę następną jakąś, a tu jest co? To jakaś paleta zamoczona w wodzie? Czy w lodzie zamrożona? Dziwne tu rzeczy hodują. Apteczka, weźmiemy. Tu już nic więcej nie ma. Aha, to amunicja, której nie potrzebujemy. Dobra. Pewnie musimy iść tam do przodu. No oczywiście, że tak, więc najpierw przeszukamy tu wszystkie miejsca możliwe. I... o, pusto. Cóż. A wiecie, kasa najważniejsza w sumie, żeby te ulepszenia powykupować, bo teraz coraz droższe te ulepszenia są. A pieniądze, nie ma żadnych ciasteczków, ja bym chciał jakieś śmieszne ciasteczko. No nie ma, no to trudno, to idziemy tu. Okej. Czy ktoś właśnie coś boruje gdzieś? Ouu, a tu zimno. Patrzcie, otworzyłem z takim znaczkiem. No właśnie, to może tamte się już odblokowały, skoro to kwarantanna, albo ciul wie, dobra, nieważne, w każdym razie, aha, science in action, dlatego, że drzewa po prostu, wiecie, pod tą kopułą wyrastały, ale niestety wzięło je... O, szlak, no i rozpocząłem nalot. Agiń. A, tutaj przybity jest, dobra. Te gnojki tu poprzyłaziły. Hehe, debil. I wnóżkę. A, za późno. Teraz weźmiemy sobie strzelbę. Dobra, bardzo ładnie. Jednym strzałem ich powaliłem. Okej, widzę tutaj minotaura już jakiegoś. I ciach. I... oh, fuck you. Puść mnie. Ej, puścił mnie. To jest ciekawe. Jak mam głowę, to sobie użyję głowy, bo tu jest aż 3 minotaurów. To by mi się
Przyda, czekajcie, jest głowa, dobra. Chodź tu, paściarzu. Nie łap mnie, kurde. Już mam tyle życia, że tak naprawdę niewiele oni mi robią. Dobra, ten jeden chyba umarł był, tak. Jego ręka właśnie się tu buja. Drugi też był umarł. I teraz jeszcze trzeciego. Jeszcze raz. Oh shit, zapomniałem, że się nie przeładuje. No i super. Punkt karmy zdobyty. Bardzo mnie to cieszy. Tylko dwa. Chyba cię was porąbało. Dobra, główkę sobie weźmiemy z powrotem. Na szczęście się pojawiła. Punkcik karmy możemy sobie wziąć. Ja bym sobie go zapisał oczywiście, ale tak. Są mocze. Zdolności to są. Zdolność regeneracji. W sumie mogłem coś z regeneracji. Lekarz albo łowca dusz. Dusze się częściej pojawiają albo... apteczki mogą przywrócić o 40 punktów więcej niż wynosi maksymalny poziom zdrowia. Aha, tutaj jest o 20 punktów, a tu o 40. A tu jest, będą się częściej dusze pojawiać. Dajmy sobie tak, dopakujmy, żeby po prostu, wiecie, żeby było dużo... jak to teraz powiedzieć? Żeby po prostu móc mieć maksymalne zdrowie bardzo, bardzo wysokie. I tak sobie teraz jeszcze zaznaczę, że to jest regeneracja. No i ktoś boruje coś w ścianie obok, no ale mam nadzieję, że nie słyszycie tego aż tak bardzo. Dobra, ile my mamy? 11 minut, sporo jeszcze czasu. Dobra, to teraz tak, co tu się w ogóle dzieje? Tutaj nic nie ma. Tu też nic nie ma. Na środku pewnie będą, chociaż tu są jakieś beczki tylko. Aha, to można było się taki, w taki kozi róg w sumie zapędzić z tymi minotaurami. Tu widzę... A, wszyscy ci ludzie, którzy wcześniej byli... No, ponabijani, zaraz są znowu ponabijani, tylko to wszystko jest jeszcze zamrożone lodem. No nieciekawie, nieciekawie, przykro mi. O, co my tu mamy? Tutaj mamy apteczkę. Teraz możemy mieć już 160 punktów zdrowia. Czy my tu przejdziemy? Nie chce nam tutaj wejść w ogóle, tak? Czy my coś tu potrzebujemy? Nie wiem, dokąd właściwie mamy iść. Tu są jakieś drzwi następne. Szukam, czy wiecie, pod kopułą coś tu się nie znajduje, ale nie bardzo widzę, żeby tu były jakieś... Czy to jakieś takie pojedyncze skrzynki, ale nic takiego ciekawego. No dobra, tu pójdziemy w takim razie tędy i tutaj mogę sobie przełączyć. O właśnie, teraz mam kartę. Teraz pytanie, czy ja nie jestem znowu w tej poprzedniej części kompleksu? Nie, no chyba nie. Wow. Ciul ich wie. People said Zilla had some fortress way up in the mountains. They said he had alien spacecraft, missing evidence from the Kennedy assassination. No one ever found it, though. No one who stayed alive afterwards. He is a stickler for security. You have to have standards. No tak. Patrzcie, ma ratraki, garaż. Nie widzę ziomeczka. Bardzo by chciał stąd wyjść, ale nie może. Hehe. Bałwan. Nic nie wziąłem stąd? Aha, nic nie było. Tu może coś będzie. Tu mam następnego tego śmierdziela. A nigdzie się tu nie da wejść. Z powodu kwarantanny w sumie. Tak, on powiedział o tym. W sumie... A, miałem znaleźć kogoś, kto będzie miał... Kto będzie miał dostęp do kwarantanny, tak? Zobaczmy, czy te beczki jakoś gdzieś popchnę. Może się przydadzą za chwilę. Gdzieś tam na dół. Idź, beczko, leć! Przedstawi się tu jakieś potwory, ale nic tu nie ma, chociaż pewnie za chwilę coś wyjdzie. Tu następne gnojki. Ja przypuszczam, że po prostu ja tu za chwilę kwarantannę zlikwiduję w jakiś sposób i będziemy tędy wracać. Albo uciekać, o. Okej, no i tutaj popatrzcie, tu już ta jest kopuła, która już działa. Z drzewkiem. Chociaż te drzewka tak świecą śmiesznie, chociaż to może tylko chyba promienie światła się tak odbijają. Jebany, idzie i drapie po szybie, tak? To nic nie daje. Haro Dave. Przed chwilą to było żółte w ogóle. Patrzcie, teraz jest żółte, teraz jest czerwone. Śmieszne. Gdzie tu wejść nie mogę w sumie.
Mam wrażenie, że za chwilę coś się stanie i to się wszystko pootwiera. Troszeczkę znowu mi to Dead Space'a przypomina. Tylko ja dalej nie wiem, gdzie ja mam iść. Wiecie, tu nic nie działa. Tu mamy drzewo, które też w sumie nic nam nie daje. Naprawdę, gdzie ja mam tu iść? Czekajcie, skąd ja w ogóle przyszedłem? Stąd chyba, tak? Tak, stąd przyszedłem, to na pewno. Do góry mogę wejść przecież, no tak. Zapomniałem, że tu schodki były. I mogę sobie tu łazić. Okej. Co to jest? A, statuetka. Możemy podejść pod statuetkę. Może to się da rozbić po prostu, żeby, wiecie, tam wejść. Na dół. Spróbujmy. A, nie cholery. A co mamy tutaj? Tu coś mamy, widzę. Mam wrażenie, że to się zapadnie w końcu. Któreś. Nie, tu też nie. A, jest konsola, dobra, nice. Witamy profesorze Nakamura. O Jezus, i naprawdę... A, i wszystko zostało zaciemnione. Jaki klimat się tu rozrobił. I muzyka weszła jakaś. Dobra, tutaj widzę, jest wyjście jakieś. O kurde, tak sobie po prostu mogę stąd wyjść. Exit. I to jeszcze się świeci, tak? Jakbym to mógł nacisnąć i... A z drugiej strony mogę troszeczkę ich chyba pozabijać teraz, tak? Skoro frontannę zniosłem. Czy będę miał teraz taką możliwość, żeby tu... O! Oh. O, oh, shit. No dobra, to w takim razie nie możemy już ich pozabijać, bo tutaj ten syf się, widzę, zbiera. Okej, no to wychodzimy stąd. Myślałem, że wiecie, że ich tu pozabijam. Czy coś. Ale nic. Kurczę, nawet nie mogę... Może... Znaczy chciałbym to... O, zamknęło się. Samo. No dobra, trudno. To pozamykane. To lecimy dalej w takim razie. O Jezusie, znowu te. Znowu te gnojki. Nie, bo wiecie, nie da się do nich podejść z kataną, nie? To jest najgorsze. Bardzo ładnie. Kolegę też walnął. Dobra, pozginęły wszystkie. A, chociaż przeładuj sobie do końca. O właśnie, i teraz miotacz ognia. Troszkę tutaj podsmażymy kolegów. Pewnie im zimno, nie? Wow, za mną też. Skąd one się to wzięły? Bardzo ładnie. To już wszystkie. O! Nie, jeszcze ten jeden. I ten jeden. Nie zabijaj nos! Wasze niedoczekanie. Jebut! Pięknie. 3,5. Fajnie. Serce akurat mamy, to mi niepotrzebne, to lecę dalej. Tutaj widzę jakiś tunel, bo jeżu, tu też. Wszędzie ten teraz syf. O kurde, ja mam tu wejść? Tu mam jakiegoś zmrożonego ziomeczka. Fuck, lampa wybuchła, no serio. Okej, czy tu jest szyba? Tak, tutaj jest szyba, dobra. Jeszcze tylko się rozejrzę, czy tutaj nic nie ma, ale nic nie widzę. To wychodzi na to, że tędy. I hop siup. Dobra, na szczęście nie musimy iść przez to... O, maska przeciwgazowa. No faktycznie, dobra. To fajnie. Nie, myślałem, że tędy pójdziemy, a tu dupa. Tu musimy przez ten gaz przejść, tak? No to niech będzie. Czy tu jest jakiś ziomek do ubicia? Nie ma nic. Jest jakaś skrzyneczka. Dobra, pozbieramy sobie to. Pozbieramy sobie armory. Pozbieramy pieniądze, amunicję. Bardzo ładnie. Skrzyneczka. A, i teraz włączyliśmy zasilanie. Czy jakby znieśliśmy kwarantannę, włączyliśmy zasilanie, powinno wszystko już działać. Chyba.
Taką mam nadzieję. Na szczęście mam jeszcze latarkę. A, no i wracam teraz tu, gdzie... A nie, wracam... Jestem teraz w tej zmrożonej kopule. Znowu tutaj... O Jezus, nie, no ty chłopie, musiałeś tu przyjść. Wiedziałem, że w końcu trzeba będzie z nim walczyć też, ale... Teraz w tej masce, jak tak niewiele widzę... Dobra, trudno, uciekamy. A weźmiemy sobie rakiety. Rakiety, powiedziałem, nie serce. Dwa są, cholery! No dobra. Obróciłyby się do mnie plecami, a nie... Nie bardzo chcą, nie? Dobra, może coś innego w takim razie. Niestety... Niewiele widzę tak naprawdę. Znaczy to takie... ogranicza to strasznie widoczność i... No właśnie. Spróbuję się teraz jakoś podleczyć na chwilę. Dawaj! Dawaj, lecz się. Nie, lecz się, kurde, chłopie. A, dobra. Już? Szybko się uleczyłem, tylko że tak... No właśnie. Jędrzej, kurde. No i Q1, dobra. Nie wiem, czy to mi to wyszło w ogóle, ale było dobre. Znaczy, oczywiście to jest standard. Z każdym szarżującym przeciwnikiem tak jest, że po prostu trzeba pozwolić mu szarżować. O, właśnie tak. Uciec, niech on w coś wyrąbie i wtedy odsłania... Ja pierdolę drzewo. Swój właściwie wrażliwy punkt, tak? A, przeładujmy to. Ładuj się, znaczy ładuj się, lecz się. Chyba też nie wyszło. Ale kurde, ja się odsuwam, a ten co? No jeszcze nie trafiłem. Ja nie wiem, jak mi to w ogóle wyjdzie. Lecz się... Nie bardzo teraz wiem, co by im tutaj... Co by tu dobrze siadło? Nie, bardzo chciał obrócić w dobry sposób, ale widzicie, jak to wychodzi. O, dziękuję. Tak to się możemy bawić. No, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba będzie najlepsze. Dobra, poczekamy teraz. Kurde, on musi w coś wyrąbać. Tak będzie najlepiej. Au! A, wypierdzielaj ode mnie. Dobra, uleczymy się na szybko. Mam nadzieję, że coś mi to da, ale... Ale nie. Zginiesz ty dzisiaj. Co za gnojek. Nie chce zginąć, on po prostu nie lubi umierać. Znaczy, no, rozumiem go. Tivolt na przykład, o, to jest ekspert w nielubieniu umierać. On to powtarza chyba przy każdej możliwej okazji. Się, kurde, gnojek będzie mi obracał, no. Gdzie on jest? Jeszcze to drzewo cholerne. O, w końcu! Jezus, ile można było? 2,5 ledwo. Boże, karmy tak mało. Tragedia. No dobra, trudno, ale o dziwo... O dziwo pomocne właśnie były te karabinki.
Tylko teraz tak, gdzie mam iść? Ja prawdopodobnie mam pójść tam, gdzie byłem wcześniej, czyli tutaj. No, tu mam apteczkę, bardzo fajnie. No właśnie, tu się teraz zrobiło zielono. Jak w murzyńskiej chacie, no tak. A po angielsku powiedział, że śmierdzi jakby się ten... Jakby się bobas zestrał. Wiadomo, każdy jakby... Każdy... Jak to się mówi? Każdy język ma swoje jakieś tam idiomy, swoje powiedzonka i swoje żarciki. Więc to normalne, że się różnią. No, w tych pudełkach nic nie ma. Dobra, dobra, cio. Ja jakoś dam radę, nie? Co prawda jest zielono, ale... Że przechodzimy właściwie to samo, co przed chwilą, tylko już w masce i się wszystko potwierało. No, tu jest znowu coś. Tu nic. Tu i tu. No, hajs, pieniądze, amunicja. W ogóle jest strasznie mało tych pieniędzy teraz znajduję. Wcześniej to naprawdę były spore kwoty, a teraz jakieś takie 4, 10, 0. To niewiele. Okej, tutaj teraz coś będzie pewnie, tak? Ale widzę, że tak nie mało chętni są w sumie na... No dobra, teraz już są bardziej chętni. Good morning, Starshine. No dobra. Niech będzie. Kurde, tylko nie te kulki zajebane zielone. Jak ja ich nienawidzę. Wybiło południe. Ciach, 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 ciach. Bania, sieczka. No i bardzo ładnie. Możemy wrócić sobie do katany. Zginął? On zginął, dobra. Fajowsko. Ile my mamy? 27 minut. My będziemy pomału kończyć odcinek. Ale jeszcze chwilkę. Zadośćuczynienie za to, że się grzebałem te 6 minut na samym początku, więc troszeczkę więcej tutaj akcji się należy, żeby jeszcze zaprezentować. Dobra, tutaj właściwie to nic nie ma w tym pomieszczeniu, nie wiem, po co tu wchodziłem. Czy no, jakieś tam pierdoły, ale... Takiej śladowej ilości. Okej, tu jest B. Tędy pójdziemy. Popatrzcie, że tu są jakieś takie... O, tu są dopiero jakieś laboratoria faktycznie. Tutaj badali, widzę kogoś. Drew wygląda jak to w Asasynie, nie? Ten Animus chyba pierwszy podobnie wyglądał. Czy drugi, czy który, to tam był mniejsza już z tym. Chociaż to może po prostu być ten rezonans magnetyczny. Bo mniej więcej, chociaż tam powinny być te elektromagnesy jakoś tam poukładane, to tak troszeczkę... A, powiedzmy, że jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że coś tu... Tylko, że właśnie wszędzie ten zielony gaz tak naprawdę na nic nas to nie konkretnego nie naprowadza, ale zasadniczo jakby nie tym mamy się zajmować. Tylko dlaczego tu nic absolutnie nie ma? Tu jest strzałka w dół, ale tu nic nie ma. A... Jakaś amunicja tylko była i nic więcej. Liczyłem na coś więcej, skoro taki, wiecie... Ciemny korytarz, jeszcze porozkładane te flary. Dobra, no i wbijamy teraz do tej kopuły z drzewkiem, tak? O, jaka muzyczka fajna. Bo tutaj w sumie oni będą wybuchać, to ja sobie wezmę coś innego. Może nawet i rewolwer. Kurde, jeszcze tutaj przyjdą następni? Dobra, niech wybuchają. Ta kulka se jedzie i jedzie, nawet go minęła. Dobra, zobaczymy tak, tutaj mamy jakieś szafki, widzę. Tam się coś cały czas tworzy. Dobra. Jezu, ile tych kulków. Nie wierzę. Gin ty chłopie. To. Ja pierdzielę i tego nie mogę przejść, nie mogłem, nie wiem dlaczego. Chyba się zapytałem po prostu, wow, na ścianie, tutaj jest ich pełno. Ja nie chcę tu być, mamo, pomocy. Dobra, ja sobie zrobię to tak. O, właśnie. Teraz to ma sens.
troszkę się odleczyłem, ale kurde, przecież ja miałem pełne życie. Widzicie co tu się... Fuck you! Masakryzacja się tu dzieje, nienawidzę tych wybuchających zielonych nojków! Kurde! No ja nie wiem z czego się tu cieszyć, Wang. Dobra, full. W ogóle ta kulka stanęła na chwilę w miejscu, nawet nie wiedziała gdzie iść. Które musiała mnie znaleźć. Mam nadzieję, że można ich po prostu, wiecie, wszystkich wyzabijać i... Co to było? Oh shit! Nie wiem co, zobaczyłem jakiś taki, kurde, ogień, który tam gdzieś był. Ale w sumie to dobrze, bo się zdążyłem obrócić i zobaczyć to. Dobra, punkt karmy dostałem, nice. 3,5 gwiazdki, czyli chyba zabiłem już wszystkich. Regeneracja, nie, coś innego teraz. Zobaczmy szybko na to, co my tu mamy do wyboru. Najmniej mam w szczęściu, może szczęście troszkę podbudujmy. Ogólnie mam ostatnio mało szczęścia. Tak, a czekajcie, katana. Jest ostatnio, Kensei, co to jest? Ciosy 3 zadają 50% punktów więcej obrażeń. Wpierdolić. Wiedza, poruszanie się szczęściem. Właśnie tu mam strasznie mało. Co tu mamy? Bogacz, czyli więcej pieniądzów. Serca demona szybciej. Tam uzbrojony. Znajdujesz 10% więcej amunicji. A, tu jest większa amunicja. No dobra, dajmy sobie tego bogacza 2 w takim razie do szczęścia. Tu mi w ogóle jeszcze coś blinga. Pewnie jakiś T-Volt mi pisze. Nie, akurat nie, ale zapomniałem wyciszyć telefonu. Dobra. To wracając do gry. Przeszukajmy to. Co to za dźwięk był dziwny? Ja już teraz nie wiem, czy to było w grze, czy to... Tu jest jakiś wózek. A nie, tu się coś świeci. Apteczka, dobra. Już nie wiedziałem, czy było w grze, czy gdzie. O, i tutaj mamy głowę. Może się pan przydać. Zrobisz furorę w Pcimiu Dolnym? Słucham. Już tak śmiejemy się nawet z miast. No dobra. Może być. Dobra, ja sobie zmienię to na właściwie katanę. Przeszukam teraz na szybko te pomieszczonka, ale tu już część właśnie pozbierałem. Boże, te kulki tam na mnie czekają. Pierdziele, nie idę tam. Tutaj sobie pójdziemy jeszcze raz. O właśnie, tutaj coś jest. Pytanie, gdzie ja w ogóle teraz mam iść, bo nawet nie wiem. Dobra, apteczkę to już... A nie miałem pełnego życia? A może nie. Mniejsza, dobra, to sobie pozbieramy. I kuleczki na mnie czekają. Gin kulko. Dziękuję. Ty jakąś roślinkę hodował w tym. Czyli to rośliny ogólnie były. A nie jakiś tam, wiecie, że jakiś ludzi czy coś w tym trzymał. Się jakieś zastanawiałem. Czy coś klonował, kurde, czy co? Exit. Czy to jest ten exit, o którym myślę, że to jest ten exit? To nie jest ten exit. Stąd jakby przeszedłem, czyli teraz muszę wymyślić jakieś inne miejsce. Może ten exit? Tak, Harrow Dave, no oczywiście, bo to jego głowa jest potrzebna. O Jezus. If I killed myself, would it kill you too? Please say yes. Yes. You're lying, aren't you? Yes. Kłamiesz, pewna? Tak. No cóż. Dobra, coś, nie wiem czemu miałem latarkę wyłączoną. Pozbieramy to wszystko, wydostańmy się w jakieś takie normalniejsze miejsce i zakończmy odcinek. Żebym ja po prostu, wiecie... Bo nie wiem, czy za chwilę nagram następny, czy kiedy... Żebym ja po prostu się nie zgubił tutaj, o. Taką mam propozycję dla samego siebie. Bo jeszcze teraz pamiętam, co, gdzie szedłem, co jestem, co robię. Za chwilę może to być utrudnione dla mnie. Dobra, tu mam jeszcze jedno pomieszczenie. Dobra, przeszukamy... To, znaczy pozbieramy te wszystkie pierdoły z tych pomieszczeń i myślę, że możemy zakończyć. O, tam już widziałem jakiś korytarz, konkretny korytarz w konkretne miejsce. O, przejście A, no właśnie. I to już
myślę, że to jest czas najwyższy na to, żeby zakończyć odcinek. Tak jak mówiłem, ten odcinek był nagrywany przy użyciu OBS-a. Mam nadzieję, że ogólnie, jeżeli chodzi o poziomy dźwięku, było wszystko ok. Nie montuję tego ani nic, tylko od razu wrzucam na YouTube'a. To też nie ma intra, ale intra ogólnie to będą się pojawiać. Także się nie martwcie. I mam nadzieję, że też nie było jakichś tam dropów framerate'u i tak dalej, bo... No, bo tutaj to może się gorzej nagrywać, chociaż powinno być wszystko niby ok. No, także w tym odcinku to tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. W tym odcinku mogę wam już na 100% potwierdzić, że Shadow Warrior 2 na kanale w koopie pojawi się. I o to się nie musicie martwić. Ja się bardziej martwię o to, czy mi się uda skończyć Shadow Warriora 1, a nawet jak mi się uda, to pewnie nie zdążę ich wszystkich wrzucić, no bo niby kiedy. Także to się jeszcze będzie pojawiać. Nie martwcie się, skończymy na pewno 1, ale prawdopodobnie równocześnie będzie się pojawiała końcówka 1, początek 2, także no. Ale na pewno serie się będą pokończone, nie pozawieszane. Tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, zobaczenia, bye bye.